Historia i cywilizacja Bizancjum. Część pierwsza. Uwielbiam Kościół, religijne symbole, srebrne naczynia liturgiczne, lichtarze, światła, ikony, ambona. Kiedy wchodzę do kościoła Greków, zapach kadzideł, liturgiczne śpiewy i chóry, majestatyczna obecność popów, ich uroczyste ruchy, połyskujące zdobne szaty, przypominają mi o chwale naszego narodu, o wspaniałej epoce bizantyjskiej. Cesarstwo bizantyjskie przetrwało 1000 lat. Wspaniała epoka bizantyjska, jak pisał poeta grecki Kawafis. Niemniej z epoką tą wiążą się liczne nieporozumienia. Już choćby nazwa Bizancjum jest niewłaściwa. Obywatele tego cesarstwa nie nazywali siebie Bizantyjczykami, lecz Rzymianami, ponieważ Bizancjum było prawdziwym spadkobiercą cesarstwa rzymskiego. Rzymianie nie rządzili tylko kilkoma krajami. Niemalże cały ówczesny świat był pod władaniem Rzymu. Mało znaczące miasta nabrały znaczenia. Rzymianie rządzili niepodzielnie wszystkimi narodami. Swą potęgę opierali na strachu, niszcząc wiele znamienitych miast. W IV wieku cesarstwo rzymskie było panem mórz i lądów. Rzymianie borykali się z licznymi problemami. Rubieże cesarstwa najeżdżali barbarzyńcy. Od wschodu zaś zagrażała mu rosnąca potęga Persji. Persja była już wówczas imperium, które, podobnie jak Rzym, rościło sobie prawo do rządzenia światem. By stawić czoło temu zagrożeniu, Rzymianie musieli wzmocnić wschodnie rubieże cesarstwa. Gdzie one się rozciągały?
Rysując linię prostą od Adriatyku do dzisiejszej Libii, na wschód od Dunaju po Kaukaz, Eufrat i Syrię, wszystkie te ziemie składały się na wschodnią część Cesarstwa Rzymskiego. Zamieszkująca ten obszar ludność mówiła po grecku. Z jednej strony słupów Herkulesa do drugiej, nie przemierzając Morza Jońskiego i Czarnego, dalej z Kalchedonu do Bizancjum. Droga wynosi 285 dni marszu. Po stronie azjatyckiej, od Kalchedonu przez Kolchidę do Pontus Euxinus, odległość wynosi 40 dni marszu. By opłynąć statkiem ziemię będące pod władaniem Rzymu, potrzeba by 347 dni. Tak wielkie było wówczas Cesarstwo Rzymskie. Διαπορθμεύεται. Το σάφτι μεν η Ρωμαίων αρχή κατάγε των παλαιών εγένετο χρόνων. Na tym właśnie obszarze powstało cesarstwo, zwane później bizantyjskim. Konstantyn Wielki, którego uważa się za równego apostołom, choć nie ma pewności, że był chrześcijaninem, bronił cesarstwa przed najazdami barbarzyńców i mobilizował siły przeciwko Persji. Udało mu się sprawić, że narody wchodzące w skład cesarstwa uznawały interesy Rzymu za własne. Wówczas to postanowił stworzyć nowy ośrodek władzy. Często mówi się, że chciał założyć nową stolicę, co jest nieprawdą. Stworzył nowy ośrodek polityczny i militarny na wschodzie. Umieścił go w miejscu, gdzie spotykają się Europa i Azja. Ponieważ wschodnia część tego wielkiego cesarstwa obejmowała trzy kontynenty, Afrykę, Azję i Europę. Na moście łączącym Europę i Azję, na Bosforze, Konstantyn założył nowe miasto. Idąc śladami Aleksandra Wielkiego, nazwał je swoim imieniem Konstantynopol. Konstantyn, syn Konstancjusza, widział, że posadami cesarstwa wstrząsają konflikty, gdyż rozdzierane ono było przez zbyt wielu zarządców. Wytoczył im więc wojnę i pokonał wszystkich, stając się jedynym niepodzielnym władcą. Był pierwszym cesarzem, który przyjął chrześcijańską wiarę. Kazał zburzyć świątynie, w których Grecy składali ofiary bożkom. Chcąc stać się założycielem nowego miasta, najechał na Chalcedończyków. Gdy rozpoczęto budowę, stał się cud. Ogromne ptaki brały w dzioby kamienie i przenosiły je do miasta Bizancjum. Z pomocą Bożą Konstantyn uczynił z Bizancjum nowy Rzym. Zamożne, wiecznie młode miasto.
Kłaniają mu się lądy i morza. Tulą je czułe ręce Europy, zaś z drugiej strony Azja śle mu pocałunki. Οι ποιους αγκαλίζονται παλά με της Ευρώπης, αντιφυλή δε τέρωθεν το της Ασίας τόμο. Έτσι, σιγά σιγά, i tak powoli powstało Bizancjum. Wschodniorzymskie cesarstwo ze stolicą w Konstantynopolu, zamieszkałe przez ludność, która przejęła kulturę grecką. Tak więc, prawdę mówiąc, było to imperium greckie. Ale nadal brakowało mu czegoś, by stać się Bizancjum. Czegoś bardzo istotnego. Miało to być pierwsze chrześcijańskie cesarstwo w historii. W 313 roku edyktem mediolańskim Konstantyn zrównał chrześcijaństwo z religią rzymską. W Konstantynopolu zbudował kościoły, nadając miastu chrześcijański charakter. Kiedy Konstantyn Wielki został cesarzem Rzymian, zwrócił swoją uwagę ku sprawom religii. Wznosił kościoły, finansując je z cesarskiego skarbca. Był pierwszym władcą, który nakazał, by oddać chrześcijanom pogańskie świątynie. Na stanowiska dowódcze w swojej armii mianował chrześcijan. Tym, którzy trwali w wierzeniach pogańskich, kazał ścinać głowy. Wydał także dekret, na mocy którego tydzień przed i tydzień po Wielkanocy były dniami świątecznymi. Radość i pokój zapanowały w jego cesarstwie. Ludzie przyjmowali wiarę chrześcijańską i niszczyli bożków swoich przodków. Dlaczego to zrobił, skoro nawet nie ma pewności, czy był chrześcijaninem? Otóż chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się już w całym wschodnim cesarstwie. Jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana, siedem świeczników to siedem ośrodków chrześcijaństwa w Azji Mniejszej. Te duże miasta zamieszkałe przez Żydów i mówiące po grecku społeczności były ważnymi ośrodkami kulturalnymi i duchowymi. Tak więc Konstantyn uznał chrześcijaństwo i wybudował potężne miasto. Konstantynopol miał się stać stolicą Wielkiego Cesarstwa Wschodniorzymskiego, czyli Bizancjum. Od Sahary po Eufrat, od Kaukazu po Dunaj. Wszystkie narody uznają władzę Nowego Rzymu, czyli Konstantynopola, mającego niebawem stać się nową Jerozolimą. Ten nowy, czy też drugi Rzym, był ponoć piękniejszy niż pierwszy. Nowego Rzymu, czy też Nowej Jerozolimy, nigdy nie nazwano nowymi Atenami,
ponieważ jego duchowe podwaliny, które sprawiły, że nowy Rzym stanął na szczycie nowego świata, miały swoje źródło w wierze chrześcijańskiej. Nie mógł więc uznać pogańskich Aten za wzór. Ateńczycy, możecie się chełpić swymi filozofami, Platonem, Sokratesem, Epikurem czy Arystotelesem, bo macie jedynie góry Hymet ze swymi miodami, groby zmarłych i słowa mędrców. My, chrześcijanie, mamy zaś wiarę i głosimy słowa prawdy. Dlaczegoż więc Grecy są tak wyniośli? Czemuż tak się chełpią? Bo mają wyobraźnię Aratosa? Bo rozczytują się w Platonie? Bo wielbią Demostenesa? Czyż nie pojmują, że Homer jest li tylko marzycielem? Czemuż wychwalają Pitagorasa? Czemuż nie przybiegną pokłonić się tym, którzy doświadczyli Ducha Świętego? Tym, co odróżnia Bizancjum od Rzymu, jest jego chrześcijański charakter. Tak więc dzisiaj możemy powiedzieć, że Bizancjum było pierwszym cesarstwem europejskim, ponieważ wywodzi się z Rzymu. Jego obywatele mówią po grecku, czyli językiem przenikniętym duchem starożytnej Grecji. Poza tym Konstantynopol stanął na europejskiej ziemi. Europa narodziła się więc wraz z Bizancjum. Jak wygląda życie Bizantyjczyków? Jak reagują na problemy swoich czasów? Jakie to są problemy? Bizancjum posiada potężną broń. W jego granicach mieszkają ludzie różnych kultur. Rodzi się duch nowej solidarności duchowej. W Bizancjum odbył się pierwszy sobór powszechny. Nie w stolicy, ale w Nicei w 325 roku. Konstantyn Wielki zwołał tam wszystkich biskupów, by rozwiązać problemy związane z herezjami, zwłaszcza z arianizmem. Ariusz nie uznawał współistotności ojca i syna, twierdząc, że syn jest młodszy od ojca. Ta kontrowersja podzieliła ówczesny świat. Konstantyn, który pragnął, by chrześcijaństwo było elementem scalającym cesarstwo, zwołał pierwszy sobór powszechny. Niechaj wszyscy chrześcijanie czczą rocznicę przybycia ojców do Nicei, którzy potępili herezję Ariusza, wydalili go ze świętego kościoła,
i silnym głosem oznajmili, iż syn zrodzon był u zarania czasu. Nauczyli wszystkich wyznawać kredo naszej wiary. Podążajmy za ich nauką i czcimy Ojca i Syna i Ducha Świętego, Świętą Trójcę. Όθεν και εμείς της θείης αυτών δόγμα συνεπόμενην, βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν, συν πατρί τον Υιόν και το Πνεύμα το Πανάγιον, εν μια θεότητη τριάδα ομοούσιον. Pierwszy sobór nicejski rozwiązał problem herezji ariańskiej. Jego efektem było sformułowanie nowego wyznania wiary. Jego znaczenie polega też na tym, że zjednoczył on chrześcijan. Konstantyn Wielki, choć nie był jeszcze ochrzczony, uczestniczył w soborze w charakterze biskupa. Reprezentował niechrześcijan. W ten sposób pokazał, że problem chrześcijaństwa dotyczy całego cesarstwa. Tak we wschodniej części cesarstwa rzymskiego narodziło się Bizancjum, zamieszkałe przez ludność wyznającą wiarę chrześcijańską, mówiącą po grecku, ze stolicą w Konstantynopolu. Te cztery czynniki przenikały się nawzajem, doprowadzając z czasem do stworzenia kultury bizantyjskiej. Kiedy narodziła się owa kultura? Dokumenty historyczne nie podają nam dokładnej daty. Bizancjum jest spadkobiercą Rzymu i nigdy nie przestano określać go mianem Cesarstwa Rzymskiego. Znany historyk irlandzki napisał, że Bizancjum nigdy się nie narodziło. Po prostu w 1453 roku zmarł Rzym. Jest to może lekka przesada, ale uważam, że coś w tym jest. Może powinniśmy zapytać samych siebie, dlaczego w ogóle my, Grecy, mówimy o Bizancjum. Bizancjum to nazwa starożytnej kolonii Megara, na ruinach której Konstantyn zbudował Konstantynopol. Jego mieszkańcy nigdy nie określali się mianem Bizantyjczyków. Zawsze uważali się za Rzymian. Ich władcą był cesarz rzymski. Στον τίτλο ακριβώς
Dziś w wielu językach słowem bizantyjski określa się pogmatwane sytuacje bez wyjścia. Dlaczego więc mamy akceptować miano Bizantyjczycy, a nie Rzymianie? Po prostu dlatego, że pierwsza katedra studiów bizantyjskich powstała w Paryżu, na Sorbonie. Mam zaszczyt obecnie ją prowadzić. Katolicy, czy to Francuzi, czy Włosi, nigdy nie uznali schizmatyckiego Bizancjum za kontynuację Cesarstwa Rzymskiego. Dla nich centrum świata był Rzym, siedziba papieży. Rzym posiadał dostojne tytuły. Jakżeż mógł się nimi dzielić z ortodoksyjnym wschodnim Rzymem, Konstantynopolem? Tak więc w XVI wieku w Paryżu uczeni zajmujący się spuścizną Bizancjum, dziełami historyków, kronikami, poematami, określali je mianem bizantyjskich. Nadal stosujemy tę nazwę, mimo iż przez to zapominamy, że Bizancjum to tysiącletnie średniowieczne cesarstwo hellenistyczne, sięgające korzeniami starożytnej Grecji. Jesteśmy potomkami tego cesarstwa, spadkobiercami rzymskiej, greckiej i chrześcijańskiej tradycji. Elle poussa des miens.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Milena Matejkowska. Czytał Tomasz Magier.